Biblia na każdy dzień, witajcie. Dzisiaj dotarliśmy do Ewangelii według świętego Jana, rozdział 19, wers 30. A gdy Jezus skosztował octu, powiedział: Wykonało się. I schyliwszy głowę, oddał ducha. To ponownie niesamowicie mocny fragment. Druga część tego wersetu dla mnie osobiście jest. Bardzo mocna, kiedy czytamy, że Jezus Chrystus umiera, po prostu umiera, oddaje ducha. Ale w pierwszej części tego wersetu jest słowo, które, no właśnie, czasami jest niezrozumiałe, czasami nie zwracamy na nie uwagi, czasami je bagatelizujemy. Pan Jezus wypowiada ostatnie swoje słowo, mówi, Wykonało się. To niezwykle ważne w języku greckim. To słowo jest w czasie dokonanym. I w Ewangelii Jana jest ono bez żadnego komentarza, i możemy czasami, my dzisiaj, zastanawiać się, co ono oznacza, a czujemy, że oznacza coś wielkiego. I przez wiele wieków chrześcijanie próbowali dotrzeć do tego, co to słowo może oznaczać. Na dzisiaj uczciwie trzeba być, nie wiemy z całą pewnością, jest kilka różnych dróg, kilka rozumień tego. Być może oznaczało coś o wiele więcej niż nasz ludzki rozum jest w stanie zrozumieć, przyjąć. I zacytuję tutaj z pewnego komentarza kilka tych znaczeń. Jakie chrześcijanie przypisywali temu słowu, jednak wydaje się, że żadne pojedyncze znaczenie nie wyczerpuje głębi tego słowa. Jeden. Nasz pan miał na myśli, że jego wielkie dzieło odkupienia zostało ukończone. Przepowiadał to prorok Daniel w dziewiątym rozdziale. Widzimy, że po 33 latach od narodzin w Betlejem. On uczynił wszystko, zapłacił wszystko, wykonał wszystko, wycierpiał wszystko, co było potrzebne, aby zbawić grzeszników i zadość uczynić sprawiedliwości Bożej. On stoczył bitwę i wygrał ją. A wkrótce miał udowodnić to przez swoje zmartwychwstanie. 2 Pan Jezus wypowiadając te słowa miał na myśli że przedwieczna wola Boga dotycząca jego śmierci była teraz doskonale zakończona wszystko co było ustalone w wieczności dokonało się teraz 3 nasz pan mógł mieć też na myśli że dokończył dzieła zachowywania świętego Bożego prawa on zachował je do końca jako nasza głowa i przedstawiciel, i szatan nie znalazł nic, co mógłby mu zarzucić. Gdyby Jezus Chrystus popełnił choćby jeden grzech, to biada nam. Nie bylibyśmy nigdy zbawieni, musielibyśmy być w piekle przez całą wieczność. Nasz Pan mógł mieć też na myśli to, że złożył doskonałą ofiarę. To, co w prawie Mojżeszowym było wykonywane. Składane były ofiary ze zwierząt, On przybył i złożył doskonałą ofiarę z siebie samego. Stare przymierze jest zakończone. 5. Nasz Pan mógł mieć też na myśli, że On dokończył i wypełnił proroctwa Starego Testamentu. W końcu on zmiażdżył głowę węża, dokonał dzieła, do którego. Mojżesz był zaangażowany przez Przymierze, zapowiedział Mojżesz Mesjasza, a On wykonał to dzieło doskonale. 6. Wreszcie nasz Pan miał, mógł mieć też na myśli, że Jego cierpienie jest skończone. Podobnie jak apostoł Paweł pisze przed swoją śmiercią, że dokończył swój bieg. Życie naszego Pana było pełne bólu, sprzeciwiania się grzesznikom. Było też pełne cierpienia, jakie nosił widząc grzeszących ludzi. Dokonało się. Widzimy, jaka jest głębia jednego słowa: jaka jest głębia Boga, jaka jest głębia Syna Boga, Jezusa Chrystusa. I nie jesteśmy w stanie w pełni tego zrozumieć, ani oddać, nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć Jego ofiary. Jednak staramy się ją przyjąć i staramy się być Mu posłuszni, jako nowonarodzeni chrześcijanie, naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa, żyć według woli Ojca, dla chwały Ojca. Czyńmy to każdego dnia.